Puszyste plecki z jagodami, prosty i szybki przepis na słodki obiad. Dwa duże jajka, u mnie oczywiście żołądka się rozmnożyły. Do tego dwie łyżki cukru, szczyptę soli i to ubijamy przez kilka minut, tak 3 do 5 minut. Następnie wylewamy łyżkę oleju lub roztopionego masła, jeden kubek jogurtu naturalnego, około 200 g. Miksujemy krótko do połączenia. Na koniec wsypujemy mąkę, szklankę mąki i jedną łyżeczkę proszku do pieczenia. Miksujemy, ale już tylko do połączenia składników. Na koniec mieszamy jeszcze szpatułką i dodajemy jagody, około 70 g, 3 łyżki jagód. Mieszamy szpatułką delikatnie, żeby jagody nie puściły soku. Smażymy na dobrze rozgrzanej patelni przez kilka minut z każdej strony, tak żeby placki wyszły rumiane. One w trakcie smażenia rosną przez dodatek proszku i jajek. Przewracamy po kilku minutach na drugą stronę i smażymy do zrumienienia także z tej drugiej strony. W razie potrzeby dolewamy oleju, można też smażyć na maśle klarowanym. Posypujemy obficie cukrem, pudrem, można podawać z jogurtem, ze świeżymi jagodami albo na przykład z miodem, też bardzo dobrze smakują. Pyszne i proste, polecam. Są dużo prostsze niż pierogi, a też można zrobić je z jagodami. Smakują jak lato na talerzu. Dzięki za uwagę i do usłyszenia następnym razem. Cześć!